Okej, podejście agresywne i pan host jest bardzo hojny, dał nam już 25% na starcie. Są to obrazy na poziomie normalnym. Zrobił armory. Nie, to chyba nie są zrobione armory. No powiem tak, bardzo hojno nam daje, zwłaszcza z tego, że z tyłu, jak widzicie, no nie ma garażu kupionego w salonie gier. Także no nie wiem, czy to takie mądre, żeby nas tutaj, no ogólnie nam coś tu dawać. Niech wchodzą tutaj w każdym razie i niech jedzie, no, zaznaczę sobie punkt, żeby tam trafić. Wiecie, można tutaj wybaczyć, bo jak spojrzycie na levele, no kierowcą aktualnie jest gościu, co ma tylko 223 poziom. Także sami wiecie, o co chodzi, nie? 223 poziom, może jeszcze nie umieć trafić do kasyna. Wydaje się być dosyć trudna droga, co nie? Wiecie, jedziemy tylko do przodu i robimy trzy zakręty. Także, no trzeba to powiedzieć. Kurde, ale tu jedzie po schodach. Majster prawdziwy. Teraz co? Wybrał generalnie podejście z głównych drzwi. Zazwyczaj podejście z głównych drzwi oznacza, że jedziemy na elitę, albo że nie ma po prostu nic odkrytego. Możecie wybrać swoją wersję, jak waszym zdaniem to wygląda. Niestety nie mogę zobaczyć jeszcze, jakimi o broni, ale chyba były granaty rzucane, więc to nie będzie najtańsza broń. W najtańszych są mołotowy. Już chyba nawet mamy na wejściu od razu te bronie, których już korzystamy, więc wziąłem czwórkę. Dobra, gościu nie zrobił dostaw do Gana. Jak widzicie, moje zdrowie płacze. Dosłownie. Ja straciłem wszystko. No ja tego nie widzę, chcę wam to powiedzieć wprost. Może i dał nam duże udziały. Także poza udziałami jest jeszcze coś. Mianowicie jest jeszcze coś takiego. Kurde, patrzcie, no ja tutaj schodzę całkowicie. Nawet armory sobie już dodałem, żeby mieć coś jeszcze do pomocy. Wiecie, nie tylko samo zdrowie, bo też muszę pamiętać o tych przekąskach. Tarapaty, tyle wam powiem. Są tarapaty wszędzie. Nie wiem dlaczego, ale ja się czuję, jakbym był tylko jedynym gościem, który dosłownie tutaj coś próbuje ściągnąć. Jednakże też tutaj jeszcze nie można zapominać o tych. Tym, że mamy jeszcze miny, ale nie wiem, ja to strasznie tego nie widzę. Nie, na podejściu agresywnym, jak się nie zrobi dostaw do Gana, to są w skrócie tarapaty. Oj. Dobra, tutaj gościu bije, dobra, ale z tego pistoleciku jeszcze da radę pokonać. Dobra, znowu muszę się uleczyć. Po tym napadzie ja muszę kupić przekąski. Stanowczo. Dobrze, zostało tylko dwójka. Dwójka cwaniaków. Nie wiem, ja przyjmuję cały ostrzał. Wszystko przyjmuję. Dobra, chodźmy. Nie zrobię przepustek, to jest pewne. No to jest akurat było pewne. Dobra, ja stawiam ładunek na drzwi, także otwieram wam drzwi właśnie teraz, w tym momencie. Jak coś, w sumie do samego dołu wystarczy nam jeszcze jeden ładunek, bo potem można sobie otworzyć drzwi. Mówię, to jest tam mniejsze akurat. Przechodzimy sobie. Dobra, dzień dobry, słuchajcie, patrzcie. No tutaj czyścimy. Dobra, kolejni wyszli. Patrzcie, Jezus, mnie tutaj po prostu nie ma. On mi zrobił taką krzywdę, ten gościu. Już komputer płacze, żebym coś pokasował, bo dosłownie tutaj nie ma miejsca na tym dysku. Mnie dobrze mówi. Ten dysk jest zapełniony tak, że on ledwo tam się coś mieści. Z całego zdrowia mi wszystko spadło. Kurde, tarapaty. O nie, teraz to akurat ja się nie zdążyłem doleczyć, ale tarapaty są potężne, tyle chcę powiedzieć. No niestety, nie udało się. Jeden gość jest za tym. Ja jestem za resetem. I co oficjalnie się wyda? Znaczy za resetem, za pominięciem, chciałem powiedzieć. Takie granie napadów to jest bardziej walka na to, czy w ogóle przejdziemy do skarbca, czy też nie. Może to jest trochę ciekawsze, wbrew pozorom, ale no nie oszukujmy się. Efekt zazwyczaj tego wygląda następująco, że albo przejdziemy, albo nie przejdziemy. Jeden gość wyszedł. Twój prezes rezygnuje. Pan host wyszedł. Nie ma pana hosta. Wywaliło go. No, ja muszę sobie uzupełnić przekąski. To na pewno, bo tutaj ja pozużywałem wszystkiego bardzo dużo, więc zanim zacznę następny napad, to ja muszę uzupełnić przekąski. Ale rodzenie takiego napadu, no, chcę wprost powiedzieć, że no może jest to ciekawsze do oglądania. No jednakże mówię, to jest bardziej taka walka, czy damy radę. Czy nam się uda w ogóle? Mówię, tu jeden zły ruch i w zasadzie już by nas nie było. Wbrew pozorom trzeba powiedzieć otwarcie, że to było ryzykowne. Bardzo ryzykowne. Nie wiem. Dobra, ja sobie uzupełnię przekąski i poszukamy czegoś następnego. Dobra. Słuchajcie, podejście ciche. Trzy osoby jakieś się trafiło. Także była tablica zbugowana. Albo może powiem bardziej inaczej. Nie było nic widać przez dłuższy czas. Po prostu wiecie, jak się czasem tutaj ładuje, jest taki czarny ekran i ładowanie, ładowanie, ładowanie. Więc nie wiem, co to jest. Nie mam absolutnie pojęcia. Nowym się na miejscu, jak to mówią. Jedyne tylko, co wiem teraz na ten moment, że jest to podejście nawet wiadomo jakie.
normalne. Mamy tak, najtańszą broń, najtańszy pojazd i czarodzieja w drużynie. Czarodziej się przeniósł, nie? On nas zostawił. A czy on już jest tam, stryknięciem palców? Wiem, że nie wiem, wyszedł z gry czy coś. Ale gracz nasz wyszedł, nie? Pan host powiedział, ja z tym człowiekiem nie mam zamiaru grać i wyszedł. Ja utknąłem w limbo chyba teraz. To mi widzieliście, no gościu wyszedł. Ja utknąłem prawdopodobnie w limbo. Swoją drogą, jeżeli chodzi o tego naszego czarodzieja, musimy być wszyscy w kasynie. A nie tylko on. Ale skąd on ma takie rzeczy wiedzieć? Mamy następny napadzik. Tym razem ciche podejście, ale to pierwszy raz pana hosta. Pan host ma 20 poziom. Także nazwijmy, że nie należy do bardzo... Znaczy no potencjalnie, no raczej nie należy do graczy, którzy wiedzą, co się będzie działo. Jednakże do pomocy też mamy 20 pozioma, żeby nie czuł się gościu osamotniony i... A 480. Zobaczymy generalnie, czy to pomoże. Może wiecie, to jest po prostu druga postać tego gościa. Nie wiadomo. Czy to oczywiście jest jakiś pomysł, żeby nie było na dwie postacie oczywiście zarabiać sobie kasę. Tak jak ktoś by potrzebował na już dosłownie tę gotówkę. Dobra, zobaczmy jakiego kupca wybierze. To w zasadzie wszystko zdecyduje, ale skoro on ma taki jak się zastanawia jakiego kupca wybrać, to chyba raczej to nie jest jego druga postać, tylko dopiero zaczyna grać. Iski kupiec, tak jest. Jak wybierze serio, no wybrał serio tego niskiego kupca. To nie jest poziom trudności, niestety, żeby ci powiedzieć. Poziom trudności w kasynie występują tylko dwa, czyli normalny oraz trudny. Nie ma innego poziomu trudności. A kupiec w zasadzie, w teorii to jest wybór, żeby wziąć kogoś bliżej, dalej. Jednakże prawda jest taka, że się nie opłaca brać nikogo, kto jest w zasadzie bliżej, tylko wybierasz tych, którzy są dalej. Nie ma to kompletnie żadnego sensu, nie wiem. No jedyny jaki sens byłoby wybieranie kupca bliżej, to jak robiłbyś speedrun, to może to jakaś byłaby taktyka na kupca. Mówię może, bo ja to szczerze powiem, że nie wiem. Ale widziałem już tak, że drogie bronie wziął. To jest chyba kierowca 7%, którym jedziemy. Zobaczymy oczywiście, że on to w ogóle skończy. Jakby tak może powiem. Znaczy skończy, czy w ogóle my tam dojdziemy do skarbca, czy już się wywalimy na samym początku. Też tak może być. W zasadzie to już na wejściu się dowiem, no jeżeli nie zrobił żadnych opcjonalnych przygotowań, no to troszeczkę jest... No powiedzmy sobie szczerze, no trochę jest lipa. To taka spora lipa. Nie wiem, na pewno ten kto jechał autem... A to 400 poziom jechał tym autem. No to mu dobrze szło, ale widzę, że skoro... Tak stanął... Troszkę tak. Kto to bierze w rękę? Pan host, tak. Panie hoście, tutaj od razu widzę, że RPG temu mówi mu, żeby robił przepustki drugiego poziomu przed napadem. W zasadzie RPG dobrze mu radzi. Nie będę oczywiście mówił, że nie, dobrze mu mówi, dobrze RPG tutaj doradza. Zrobienie przepustek drugiego poziomu to jest wręcz podstawa, jeżeli chodzi o napady na kasyno, a w zasadzie na podejście ciche. Bo inaczej tego się po prostu nie przejdzie, bo bez dostaw Dugana zrobisz to. Też nie chcę mówić, że tego kompletnie nie zrobisz, że się kompletnie nie da, to też chcę podkreślić. Jest to do zrobienia. No jednakże wiecie, no da się też skończyć podejście ciche. Nieraz udawało mi się też przechodzić takie napady. Jednakże to jest więcej stresu w zasadzie niż korzyści z tego wszystkiego. Teraz ty sobie możesz walić w te kamery w ogóle. Bob tam walczy, ale moim zdaniem niepotrzebnie walczy. W sumie to jest tylko nauka kulek, której tak się nie przydadzą. Patrzcie, jaką obstawę do pokonania. 25 ekspa tutaj nam biega. No ale nie, patrzcie, nie wychodzą mu. Kompletnie mu to nie idzie. Pakowanie drzwi. Chociaż nie wiem, szczerze, czy nawet jest sens przechodzić dalej. W serio chcę wam powiedzieć, autentycznie. Czy w ogóle jest sens przechodzić dalej i marnować w zasadzie swój czas? Bo nie oszukujmy się, on raczej chyba nic nie zrobił. On po prostu przygotował napad i on poszleciał w świat. No dobra, akurat tutaj łatwy wzór się wylosował, ale mówię, idzie bardzo łatwo się pomylić, nie? No mamy dosłownie strzałkę, losowała się nam. Myślę, że każdy z was zobaczył ten wzór idealnie, że to jest w zasadzie strzałka. Bisklika walnąłem o jeden za mało. Zobaczmy następny. No dobra, tutaj wydaje się być trochę trudniejsze, że to jest takie bardziej rozwalone. Ale patrzcie, prawda jest taka, że my tu, robimy tu, teraz tu i na samym dole, nie? Po trzy tak zapamiętać, gdzie to idzie. No dobra, zobaczmy na ostatni wzór, jak wygląda. Sobie taki, teraz tutaj do góry i jedno tutaj. O, tutaj akurat było. Ja to otworzyłem. Nie wiem, czy gość mnie właśnie potrącił, czy chciał mnie potrącić. Nie wiem, wejdźmy do środka, ale ja w środku nie przewiduję, że coś się zmieni, będzie wręcz gorzej. W zasadzie będzie znowu restart i będzie szukanie czwartego już napadu. To jest taki niezły speedrun, chcę powiedzieć, że tutaj napad się nie udał, tu się napad nie udał. Ale nie, no, ja widzę, że to nie przejdzie.
Już nie wiem, no zobaczmy. Zrobił dostawy? Tak, ty, zrobił dostawy do Gana. Dobra, wiecie co? Jednak odwołuję swoje słowa. To będzie możliwe do ukończenia. RPG też chciał pewno zobaczyć, czy są zrobione dostawy. Jak RPG też widzi, że są już dostawy zrobione, no to nawet nie będzie... To nie ma co już kwestionować, to już można próbować. I to tak szczerze wam powiem. Bo generalnie trzeba by jeszcze stanąć w jakimś miejscu takim sensownym. Czyli na przykład gdzieś tam z tyłu, zacząć otwierać te drzwi. Albo tutaj na przykład, ja stanę, ja to otworzę. Można próbować to przejść. I to teraz wam mówię. Są zrobione dostawy do Gana, więc można to ukończyć. To mówię, trzeba przypatrzyć się tylko wzorowi, jaki będzie i tyle. Ja te drzwi wam otworzę. Mówię, no jeżeli oczywiście nie będzie resetu. Tu to było. Tu góry. Dobra, już zepsułem trochę sam początek. Ale spokojnie. O Boże, teraz to był kompletny misklik o jeden. Już nie mogę zrobić żadnego miskliku, ale mamy restart. Moja drużyna rezygnuje. Ktoś wyszedł. Szczerze powiem, nie mam pojęcia, kto opuścił grę, ale ja chcę powiedzieć osobiście, że było to możliwe do przejścia, bo były zrobione dostawy do Gana, tylko dlatego. W sensie nie w całości. RPG wyszedł. No nie miał cierpliwości RPG. Ale mogę powiedzieć, że to było możliwe do przejścia, bo były zrobione dostawy do Gana. Mówię, nie w całości, bo tyle chyba ile zrobił, to chyba 7 zniszczonych dostaw. Ale to było wystarczająco dużo, żeby przejść ten napad. Nie zarobiłby z tego dużo, to trzeba przyznać. Ale w czterech może byśmy wszystko wyciągnęli. Uważam, że tutaj był jakkolwiek potencjał. Może gdybym ja sam od początku zaczął hakować te drzwi, może by ten gościu też tak nie zwątpił w to, bo tak on nie wiedział, czy ja te drzwi otworzę, czy też nie. Bo nie wiedział, kto na początku pewno hakował, nawet się temu nie przyglądał. Ale może... nie wiem. Nie wiem, co tutaj mogę więcej dodać. Już w zasadzie, że... nie wiem, czy szukać czwartego napadu, że aż tak. Nie, wiecie co, zostawimy to tak, jak już jest. 3 napady, ale dobrą radę w każdym razie rzucił temu gościowi, żeby przygotował na spokojnie przepustki drugiego poziomu i się zabierał za ciche podejście. Nawet jakby zawsze robił te przepustki, to nie jest oczywiście aż taki błąd, chociaż mówię, w wielu przypadkach, czyli na przykład na podejściu sprytnym, nie warto jest zwyczajnie robić tych przepustek. No, w sensie mam na myśli grupę z Excess, nie warto po prostu to robić. Głównym powodem, dlaczego tego nie warto jest zrobić, bo tam tylko hakujemy jedne drzwi. Da radę to ogarnąć bez przepustek, to nie jest aż takie potrzebne. Chcesz tutaj nawalę rakietami, także ja myślę, że ja się muszę gdzieś ukryć. To tak sensownie trzeba się gdzieś ukryć, bo ewidentnie ktoś tutaj ma duży problem i chce zawojować na tym świecie. Także to byłoby na tyle, do następnego, cześć.